Szanowni Państwo, wybór zastępcy to jest kompetencja burmistrza miasta. I my dobrze, mówię my dobrze w sensie jakby struktury Prawa i Sprawiedliwości, które do tej pory jakby, no tak powiem, to stanowisko obsadzały, tak, w ramach jakiegoś porozumienia wyborczego, które zostało zawarte. Dobrze o tym wiedzieliśmy. No ale wiedząc o tym, zgłosiliśmy też swoich kandydatów do funkcji burmistrza, do funkcji zastępcy burmistrza. Przedstawiliśmy te kandydatury też, no nie jedną osobę, w taki sposób, aby to nie była jedna osoba, aby dać możliwość wyboru. Więc przedstawiliśmy 4 osoby, z których 3 osoby to osoby, które już funkcjonują w sferze publicznej w Kamiennej Górze, tak? Mają mandaty radnych miejskich czy powiatu, więc osoby, które zostały zweryfikowane już przez społeczeństwo, przez mieszkańców, bo ten mandat poparcia uzyskały, posiadają oczywiście odpowiednie wykształcenie, jeżeli chodzi o szkołę, jeżeli o zdobyte doświadczenie życiowe, więc z całą pewnością byliśmy przekonani, że w sposób doskonały, godny mogą reprezentować miasto i mieszkańców na tym stanowisku i pracować dla miasta. Zresztą wiedząc, jakby znając te osoby, no bo stale współpracujemy, widzieliśmy, że to osoby, które się już po prostu od dawna angażują w sprawy miasta, więc to nie ma wątpliwości, na czym im zależy. Pan burmistrz dokonał innego wyboru i może właśnie odpowiadając, jakby czy to zaskoczenie było, i tak i nie powiedziałem. Zaskoczeniem była dla mnie forma przekazania tej informacji, czy słowa, których użył pan burmistrz, kierując je do mieszkańców miasta, no bo jeżeli mówi się do mediów, no to do mieszkańców miasta. I chciałbym tylko jakby, czyniąc pewne sprostowanie do sytuacji, która wczoraj miała miejsce, odnieść się i powiedzieć w ten sposób. Szanowni Państwo, to co powiedziałem, kandydatami naszymi były osoby, które zostały przedstawione wcześniej, czyli pan Sławiński, Winiarski, pani Wyrostek i pani Seweryniak. A osoba przedstawiona przez pana burmistrza nie jest kandydatem przedstawionym czy rekomendowanym w jakiś sposób panu burmistrzowi przez struktury Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu kamiennogórskiego. Jest to osoba nam nieznana, więc ciężko nam w jakiś sposób tą osobę rekomendować czy nie rekomendować. To proszę zrozumieć, to jakby nie jest forma oceny tej osoby, którą przedstawił pan burmistrz przeze mnie, bo to zupełnie nie o to w tym momencie chodzi, bo nigdy nie będę oceniał kogoś, kogo nie znam po prostu. Tylko odnoszę się do faktów i do wczorajszego wystąpienia pana burmistrza. I takim największym zaskoczeniem było dla mnie stwierdzenie wygłoszone przez pana burmistrza, który powiedział, że to na pytanie jednego z dziennikarzy, którzy tam wczoraj byli na tym briefingu, czy będzie dalej współpraca z panią minister Marzeną Machałek, tak? I odpowiedź z ust pana burmistrza, który powiedział, że tak, oczywiście w związku z tym, i teraz tak mogę sobie rozbudować, że w związku z tym, że nie powołał osoby rekomendowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, to ta współpraca z panią minister będzie jeszcze lepsza. No, karkołomna jakaś konstrukcja tutaj zupełnie sławna, szanowni Państwo. Myślę, że pan burmistrz do końca jakby nie zastanowił się chyba nad tym, co mówi, albo no bo myślę, że chyba no nie myśli, tak jak powiedział. Nie można informacji mieszkańcom przekazywać w taki sposób, licząc na współpracę z kimś, że w związku z tym, że nie będzie się współpracowało z kimś z przedstawionych kandydatów, to ta współpraca będzie jeszcze lepsza. No, troszkę tego. Co oczywiście, szanowni Państwo, nie oznacza, bo tutaj jakby muszę od razu też to dalej powiedzieć, że współpracy z panią Marzeną Machałek, z panią poseł, czy z panią minister Marzeną Machałek, no nie będzie, no będzie, szanowni Państwo. Pani minister jako członek polskiego rządu, no przecież nie współpracuje z Januszem Hodasewiczem jako Januszem Hodasewiczem, tylko współpracuje z burmistrzem miasta Kamienna Góra jako samorządowcem reprezentującym tutaj miasto Kamienna Góra, i wszystko co robi dla miasta Kamienna Góra, dla mieszkańców miasta Kamienna Góra. Jeżeli tylko taka możliwość pomocy będzie, no to będzie zawsze pomagała, ale to nie ma żadnego związku, czy inaczej, no
ta konstrukcja, którą tutaj wcześniej przetoczyłem, będąca w wypowiedzi pana burmistrza, wydaje mi się daleko karkołomna. No taka, powiem, niesprawiedliwa chociażby w odniesieniu do tych kandydatów, których my przedstawiliśmy, tak? A którzy też no, pełnią funkcję chociażby w Radzie Miasta Kamienna Góra. Więc myślę, że tutaj troszkę wypowiedź pana burmistrza no troszkę, czy nawet powiem bardzo, była niefortunna. Życzę panu burmistrzowi, no, żeby życzę panu burmistrzowi i tej osobie, która została przez niego wybrana, aby ta decyzja okazała się dobra, bo to jest ważne dla mieszkańców Kamiennej Góry. Dlatego wszystko, co się w mieście dzieje, więc to ja absolutnie mam jak najlepsze intencje. Życzę jak najlepiej, żeby ta decyzja była dobra. A życzę również panu burmistrzowi, no, żeby jednak potrafił współpracować z osobami, no, z którymi jednak na tą współpracę w takim czy innym stopniu, no, wydaje mi się, że jest skazany, no, jeżeli tutaj mówimy o radnych. No i cóż, zobaczymy, czas pokaże, zweryfikuję, ale ważne jest dla mnie, aby ten przekaz do Państwa dotarł, bo wczoraj odebrałem mnóstwo telefonów i nie byłem w stanie, no bo ciężko powiedzieć na pytanie, jeżeli ktoś się mnie pyta, dlaczego my poparliśmy piątego kandydata, przedstawiając wcześniej czterech innych kandydatów. Więc prostuję tą sytuację, absolutnie tak nie było. My przedstawiliśmy czterech kandydatów panu burmistrzowi, a pan burmistrz wybrał sobie znaną osobę bez żadnego poparcia, rekomendacji Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kamiennej Górze.